Witam bardzo serdecznie. Moim gościem jest najsłynniejszy polski jasnowidz, pan Krzysztof Jackowski, chociaż przedstawiać nie trzeba. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. To ja dziękuję za zaproszenie. Będę się upierał, że cała przyjemność po mojej stronie, ale sytuacja troszkę nieprzyjemna. Tak. Z Trynczą, z policją. No nieprzyjemna, no jak zawsze. Zresztą ja miałem nie pierwszy raz z policją, właściwie mam cały czas z policją problem, z tego względu, że policja zachowuje się pod takim względem jak łowcy trupów, można powiedzieć. Słuchajcie Państwo, ciekawa rzecz. Oświadczenie, że policji, to było na portalu policja.pl, oświadczenie treści mniej więcej, to każdy może sobie to zobaczyć, w sprawie tragedii w Trynczy. Otóż, że policja wyciągnęła pojazd, w nim było 5 ofiar i tak dalej, i tak dalej. Na dole zakładka, przecież gdyby tak mało istotny szczegół, jak tam jest napisane, to dlaczego w ogóle w tej zakładce o tym pisali? Przecież prawdopodobnie niejaki pan Karol Stryńczy, pan Witek Stryńczy, pani Zosia Stryńczy, wszyscy starali się w jakiś sposób szukać i o tym w portalu policja.pl nie piszą, ale napisali wzmiankę jedną. Wiemy, wiadomo nam, czyli tam gdzieś w Komendzie Głównej, czy w ogóle w wojewódzkiej policji, że Jasnowidz się angażował dla rodziny. No i Jasnowidz wskazał rzeczywiście obszar dziesiątkohektarowy. Tak się zastanawiam, kiedyś pojadę do jakiegoś rolnika, żeby mi pokazał, co to znaczy obszar dziesiątkohektarowy. Jezus Maria. Dużo. To będzie gdzieś od miejscowości do miejscowości. No, bez przesady. Natomiast średnia wielkość gospodarstwa rolnego to jest niecałe 10 hektarów w Polsce. Dużo. No i tyle. No, co najgorsze, policja zawsze się wyraża takim dziwnym policyjnym, nazwijmy to grypsem, nie obrażając policji. Proszę zwrócić uwagę, jak jest powiedzmy jakieś zdarzenie, a media się tym interesują, to najczęściej stoi taki pan policjant i mówi, rzeczywiście wydarzyło się zdarzenie, a policja wykonuje w tym momencie czynność. To jest taki specyficzny, brzydko mówiąc, gryps policyjny, bo to tak jest wzorowe mówienie w każdej ze spraw. Otóż wszystko ładnie wygląda wtedy, kiedy sprawa jest wyjaśniona. Okazuje się, że tak jak ja, angażując się w poszukiwania, zresztą bardzo często w poszukiwania ciał ludzkich, czy osób zaginionych, jeżeli mam sukces, jeżeli odnajduję coś, staram się to upublicznić. Dlaczego by nie? To jest moja praca. Wydawać by się mogło, że policja działa na innych wartościach, to znaczy jest ku temu powołana, jest zobligowana do mówienia prawdy i do bycia obiektywnym względem tej prawdy, co jest najistotniejsze. No to jest jedyny obrońca prawdy i zasad i przepisów, który nas reprezentuje, który nas chroni. Okazuje się, że w przypadku nie tylko tym, ale powiedzmy trzymajmy się tylko tego przypadku już Stryńczy, policja w stosunku do mnie jako do obywatela zachowuje się w sposób, nazwałbym to bardzo dziwny, co we mnie wewnątrz wywołuje pewną wątpliwość, czy aby ja mam do czynienia z organem, który reprezentuje prawdę, ponieważ nieuczciwie potraktowano mnie podobnie w tej sprawie i uważam, że tak policja postępować nie mogła. Nie może. I za chwileczkę mogę... Znaczy ja opiszę cały. Więc tak, ja o sprawie zaginięcia na początku trzech dziewczyn młodych, jedna miała 16 lat, druga miała chyba 18, czyli ja 19 lat, dowiedziałem się od kobiety, która podała się za rodzinę jednej z tych dziewczynek. Powiedziała, że jej córka zaginęła i dwie córki sąsiadów, koleżanki, że dzień Bożego Narodzenia, one się umówiły gdzieś na pizzę i znikły. Ta pani powiedziała, miała jedną prośbę do mnie, powiedziała, wie pan co,
Ja mam do pana taką prośbę. One prawdopodobnie, ona całkiem optymistycznie to mówiła, bo one prawdopodobnie się urwały, bo też nie ma dwóch chłopaków jeszcze. I prawdopodobnie zbliża się Sylwester i może wpadli na pomysł, że pojadą gdzieś do dużego miasta. Panie Skowski, może pan by się skupił, pomyślał, gdzie, czy to jest Kraków, czy to jest Warszawa, może to jest Rzeszów, Lublin. No ja mówię, wie panie, niech pani przyśle to zdjęcie mailem. Przysłała to zdjęcie mailem. Proszę sobie wyobrazić, że one były wszystkie trzy na fotografii. Ja bardzo optymistycznie, to był wieczór. To było wieczór, na drugi dzień rano znaleziono już samochód. Optymistycznie do tego podszedłem, bo no, o, dziewczyny wypadły na gigant. Uciekły. Okej. Jak tylko spojrzałem na te fotografie, ten optymizm spadł. W ich oczach była śmierć. Ja mam specyficzne spojrzenie na jak dostaję z zaginionej osoby rzecz czy fotografię. Ja patrząc na to zdjęcie, staram się nie patrzeć ściśle na obiekt na tym zdjęciu, tylko próbuję oczami pochłonąć to zdjęcie, wciągnąć się do siebie, to co widzę. Tam była trauma. Tam był koniec. Tam była śmierć, tam się nic nie działo. To było tak silne we mnie. Myślę, to jest ciekawostka, bo ilekroć ja ludziom, przecież nie mam żadnej pewności. Dostałem zdjęcie. I widzę w tych trzech twarzach śmierć. I pomyślcie, kto z was by się odważył chwycić za słuchawkę, zadzwonić do rodziny i to powiedzieć. Pytam się, oświadczyć, że trzy młode kobiety, dziewczyny, właściwie dzieci, nie żyją. Gdybym dzisiaj, w tej chwili, bez emocji, miał to zrobić, nie będąc pewnym, w życiu bym nie chwycił za telefon. W trakcie wizji, jak się ma to poczucie, to jest tak przenikające w środku, że człowiek nie myśli do końca racjonalnie. To tak jakby coś wpłynęło we mnie i wtedy się chwyta za ten telefon. Zadzwoniłem i mówię tak. Ta kobieta odebrała, ja mówię, proszę mają. Ja mam złą wiadomość dla pani. Ja nie jestem pewny, zastrzegam się, mam złą wiadomość dla pani. A ona jak to usłyszała, ta kobieta, tak nie chciała. Jakby nie chciała tego słyszeć, jakby spodziewała się, że ja mogę coś takiego powiedzieć. Jak tylko usłyszała, to mówi, wie pan co, ja podam ojca. Odebrał pan taki twardy głos, taki widać człowiek twardy. Ja mówię, żona, mogę się mylić, ale mam złe przeczucie. Ja, mi się kojarzy śmierć, one nie żyją, one są w wodzie. Ten człowiek to odebrał bez żadnego komentarza. Ja mówię, wie pan, ja będę próbował ustalić, gdzie to jest, gdzie to się stało. I właściwie on nic nie skomentował, nic nie powiedział na to. Rozłączyłem się. Mam swój sposób, jak ustalam miejsce. Najpierw staram się zadać sobie pytanie o skojarzenia. Co mi się kojarzy z miejscem? Jak ono... A potem porównuję to z Google Maps. Lubię tak od lat. Otóż w moim poczuciu miałem takie wrażenie, że chłopak, czyli tak, siedzą w samochodzie, chłopak, który kieruje, on ma powód, żeby nie jechać ulicą w tej miejscowości, bo może być patrol, mogą go zatrzymać. Takie miałem wrażenie. On wybrał drogę, której na pewno nie będzie policji, do celu tam, gdzie chciał dojechać. Już po fakcie mogę powiedzieć, że już po znalezieniu zwłok, rozmawiając z rodziną, oni mi powiedzieli, że rzeczywiście ten pojazd prawdopodobnie nie był w ogóle zarejestrowany. Ten chłopak miał bardzo krótko, kilka dni przed tym wypadkiem zakupiony ten pojazd i raczej nie był zarejestrowany, więc on jeździł tym samochodem nielegalnie.
To był najprawdopodobniej powód, że on musiał przejechać tą drogę, przejechał tam, tą boczną drogę wzdłuż rzeki. I właśnie skojarzyło mi się droga od mostu do mostu, jak gdyby łącząca, ta droga polna łączyła dwie inne drogi poprzeczne, i tu most, i tam most, przy Bisłoku. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, że Trincia leży w takim trójkącie, można powiedzieć, albo w okolicy łączenia się Wisłoki z Sanem. Więc to są, tam są dwie rzeki. Przestrzeń między nimi jest niewielka. Dobrze. Więc to jest ten odcinek z Google Maps wynika. Czyli dwa punkty. I teraz proszę posłuchać, co jest istotne. Wskazałem dwa punkty. Dlaczego? Dlatego, że skojarzyło mi się, że on wjeżdża z szosy w bok, w drogę polną, którą jedzie wzdłuż rzeki do drugiej drogi. Więc taki czynnik, bo ja nie wiem, czy oni jadą stąd, czy stąd, bo są dwa wjazdy, z tej strony i z tej. Odcinek jest mniej więcej 1,5 kilometrowy, więc wskazuję najpierw na mapie jedno miejsce, czyli tu, i drugie miejsce, czyli tu, jako alternatywy. I teraz jedna rzecz. Ktoś by powiedział, okej, ale mi to trafienie. Dobrze. To proponuję zrobić pewne doświadczenie. Ja często swoim adwersarzom, ludziom, którzy próbują umniejszyć temu, mówię taką rzecz. Weź aktualne zaginięcie. Teraz ktoś zaginął. Gdzieś tam w miejscowości X. Poczytaj sobie na temat tego zaginięcia. Poczytaj sobie ogłoszenia. I masz jeden strzał. Jeden. Wiesz, że to jest na wsi. Strzel. Postaw punkt. Postaw nawet dwa punkty, ale nie więcej. Powiedzmy, człowieka nie ma pół roku. Traf! Zobaczcie, jakie to jest trudne. Po fakcie wydaje się to jasne i czytelne. Mało tego, media zrobiły z tego straszną tragedię. Przecież takich tragedii jest na co dzień mnóstwo. Przecież słyszymy w telewizji, gdzieś tam wypadek samochodowy, ginie 3-4 osoby. To się zdarza. No, akurat pożywką dla medii są tragiczne rzeczy, bo my tego lubimy słuchać. Lubimy się bać, lubimy przeżywać, lubimy słyszeć, jak kogoś coś zmieliło. Natomiast rzecz polega na tym. Dobrze, wskazuję dwa miejsca. Rodzina, czyli ten ojciec, ta kobieta, jeszcze jakieś osoby i prawdopodobnie wójt tej gminy, czy sołtys, pojechali w to miejsce, około, bo ja wysłałem to mniej więcej 21, do nich mailem, na mapie już naznaczone, oni pojechali w to miejsce koło 22. Po pół godziny zadzwonili do mnie i mówią, wie pan co, tu jest ciemno, my tu nic nie widzimy, ja mam jeden z państwa. Nic tu nie zrobicie, jeżeli oni tam są, to są w wodzie. Ja proponuję, idźcie rano na policję z tą kartką, z tą mapą i pójdźcie tu razem z policją, no jeżeli policja szuka. Proszę posłuchać, co ważne, proszę sobie wyobrazić, że na ten moment jest 22 wieczorem, tak? Bo spójrzmy na to troszeczkę z innej jeszcze z perspektywy. My jesteśmy wszyscy przywierzeni do newsów tak zwanych. Zrobił, nie zrobił, wyszło, nie wyszło, to. Okej. Ale jest godzina 22.15 na przykład. Absolutnie. Ani ja, ani nikt nie ma pewności, że oni nie żyją. Ale ja do głowy tych rodziców rzuciłem informację, wasze dzieci nie żyją. Mało tego, zasugerowałem miejsce i kazałem im tam iść. Drodzy policjanci, drodzy wszyscy, którzy publikujecie coś tam na tym portalu policja.pl, pomyślcie o 22.15 noc przed odnalezieniem samochodu i ciała. Co ja czułem? Jak ja się zachowałem? Czy zachowałem się jak dżentelmen jasnowidzenia? Ja wykonuję swój fach. Ja nie jestem pewny, ja tych ludzi ostrzegłem. Ale myślicie, że ci ludzie darowaliby mi moralnie pomyłkę? Ja na jedną noc uśmierciłem ich dzieci, gdyby wróciły żywe. Czy policjanci zastanowili się nad tym,
jaką odpowiedzialność, jaką dojrzałość w tym, co robię, biorę ja na siebie. To jest aspekt moralny, o którym się nigdy nie mówi, tylko się pisze, Jastowi, co odnalazł następne zwłoki. Ale ja jestem kątkiem nerwów. Ja jestem po operacji serca, mam sztuczną zastawkę, która mi tyka jak zegarek. Mam zniszczone zdrowie, życie, serce. Palę papieros za papierosem, bo jestem w ciągłym stresie. To, że czasami mi gdzieś pokażą w telewizji, albo tak jak dzisiaj byłem gdzieś tam w jakiejś telewizji, co widzimy na przyszłość. Okej. Ale przez to, że mnie gdzieś zapraszają po to, żebym ja tam coś powiedział, bo znany Jasnowidz, ale dlaczego znany? Właśnie z takich parszywych dla mnie historii. Parszywych dlaczego? Bo ten stres, ten lęk, to wręcz skrzywienie moje. Bo na czym to polega? Na jednej prostej rzeczy. Skoro już to powiedziałem, uwaga, nie daj Boże, żeby było inaczej. Straciłbym chyba wiarę w siebie. Zobaczcie, jaką cenę się za to płaci. Ci ludzie wrócili z tej rzeki. Ja poszedłem spać. Budzę się rano i nic mi się nie chce. Pierwsze co robię, to kawę i spalam ze trzy papierosy. Nic. Ja pieprzę. Co ja im powiem? Nie. Na pewno wrócą żywi. Wątpliwości. Ktoś powie, a co to za Jasnowidz? Kretynem jest ten, kto coś czuje, mówi i jest tego święcie pewny. Dlaczego ja mam być czegoś pewny? Zjawiska, którego sam nie rozumiem. Ono we mnie funkcjonuje. 30 lat udowadniam, że wielokrotnie miałem rację. Ale cena, niepewność w siebie rujnuje mnie psychicznie. Taka jest tego cena. Rano, gdzieś mniej więcej o 9, telefon. Dzwoni ta kobieta. Panie Skowski, jesteśmy tu nad rzeką. Dopiero co przyjechaliśmy. Jest z nami policja, straż pożarna. Jeszcze nie było tych śladów kół. I mówi tak. Ja podam panu tego szefa od tej grupy poszukiwawczej. Nie wiem, czy on się przedstawia. Ja nie pamiętam z tego, czy to był szef straży pożarnej, czy to był szef policji. Wydaje mi się, że to był szef policji. Tej grupy policyjnej. Jeszcze tak żwawo, tak głośno do mnie mówi, no panie Jackowski, to co, uważasz pan, że... Ja mówię, proszę pana, nie jestem pewny, no ale tak poczułem, to macie na tej mapie. On mówi, panie, ja jestem pewny, że one wrócą, z jakiejś libacji wrócą, będzie wszystko okej, okay, nie? Ale skoro pan się upierasz, my to sprawdzimy. Mija po tym telefonie, się rozłączyliśmy, mija po tym telefonie, może 20 minut, może pół godziny, kobieta ta dzwoni, mówi, wie pan co, My! Policja nam się przygotowywała do tych poszukiwań, a oni zauważyli, że w tym pierwszym punkcie, który wskazałem, jest wyraźny zjazd w dół. Widać było, że taka wyrwana kępę traw, widać było, że tam się coś stało. Jak pokazali to policjantom, ci od razu, łodzie, ruch! Ja mówię, pani, to daj pani tego policjanta, który dzwonił. Ona tam próbuje, on krzyczy, nie mam czasu gadać. Już nigdy więcej ze mną nie pogada. Mamy trupa! Mamy 5 trupów. Nieprzyzwoite jest o tej tragedii publicznie przypominać. Ani mi, ani wielu, cały czas. Te osoby, chyba dzisiaj jest ostatni pogrzeb z całej tej grupy, czy wczoraj był. Natomiast ta rodzina zostaje w strasznej tragedii. Przykre jest to, że właśnie wtedy, kiedy powinien w tych ludziach nastąpić spokój publicznie, między innymi ja muszę mówić, bo policji, bo to było zbyt głośne, żeby policja przemilczała. Tak, Jasnowidz nam wskazał punkt. Ja mam pytanie do policji. Jedno. Którego oni się znaleźli? Chyba kilka dni, tak? Po 3-4 dni? Tak, już będzie tak. Co zrobili w pierwszy dzień? Co zrobili w drugi dzień? Ale momencik. Chwilkę. Poczekaj pan. No, jeśli dobrze pamiętam z doniesień, to pierwszego dnia powiedzieli...
Moment, zaraz pan się dowie, co powiedzieć. Rodzicom, żeby poczekali, bo momencik, zaraz pan się dowie. Tylko ja nie wiem, jak to jest... Trinchozas. Ja tylko coś piszę. Nie wiem, czy to pani odbierze. O. To nie jest pani, która ze mną rozmawiała, ale to jest pani, która zadzwoniła 2 dni później i mówiła właśnie mi... Nie ma was tu. Ja dzwonię. O. Mam tak zapisane. Trincha, pani, która zaproponowała rodzinie, żeby do mnie się zwrócili. Uh-huh. Momencik, dzwonię. Nie wiem, czy odbierze. I nie. Po sygnale, nadaj wiadomość. To niestety nie porozmawiamy. Chyba, że ma zajęty. To może być... Jeszcze raz. Nie. Może oddzwoni. Może odzwoni, może nie odzwoni. No ja... I zadzwoniła do mnie kobieta, to już było 2 czy 3 dni po tym zdarzeniu. Już po. I ona mówi, że mówi, wie pan, to ja zaproponowałam rodzinie, bo słyszałam o panu, żeby pan, do pana się zwrócili. A ja mówię, i ona sama zaczęła mówić, mówi, wie pan, w pierwszy dzień, to policja w ogóle nie chciała żadnych czynności zrobić. Dlatego, że powiedzieli, że pierwszą dobę oni... To jest zwykłe zaginięcie. I tu, uwaga, jeżeli tak było, jak ta kobieta mi powiedziała, chciałem, żeby to powiedziała, ale okazuje się, wyłączony ten telefon. Ale jeżeli jest prawdą, co ta kobieta powiedziała, to drodzy państwo, jeden szczegół, drobny. Potem, już potem, jak ja, no, z racji tego, co zrobiłem i z całej sytuacji, zacząłem analizować ten przypadek. Zobaczcie, jaka jest nierozwaga policji, jeżeli tak było, pod innym względem. Ja rozumiem, że policja robi poszukiwania po dobie, no, kiedy już coś oczywiste jest, że za długo ktoś nie wraca. Ale tu mamy 5 osób. Jeden szczegół. Kuresko ważny. Otóż tym osobom, to już potem analizowałem, już po znalezieniu zwłoki i tak dalej. Wszystkim im pierwszego wieczoru, czyli w Boże Narodzenie, wieczorem, w jednym czasie zamilkły telefony, wyłączyły się. Oczywiście, można domniemać. Słuchajcie, uciekamy z chaty i uwaga, na 1, 2, 3 wyłączamy telefony. Mało prawdopodobne. Mało prawdopodobne. Ten jeden znak oznacza, że coś się stało w jednej chwili. Wcale nie musieli się utopić. Mogli jechać i spaść ze skarpy. Mogli jechać uderzyć w drzewo. Mogli jechać i tyr w nich mógł uderzyć. Walnęło gdzieś w jakieś chojaki i koniec. Leżą, nikt ich nie widzi w tym miejscu. Mogło się 1000 innych rzeczy zrobić, ale najprawdopodobniej coś im się stało. Więc pytanie jest jedno. Jedno. Skoro policja uważa, że ona tą sprawę wyjaśniła, to powtarzam jeszcze raz. Na jakiej podstawie? Policja, to właśnie policja, z tego co się dowiedziałem, w następne dni wielohektarowy teren sprawdzała po omacku i się tutaj nie należy im dziwić. No. I chwała im za to, że to zrobili. Policja rzeczywiście odnalazła pojazd i ciała w nim, ale po śladach w miejscu, które ja zasugerowałem, jedno z dwóch miejsc. A te dwa miejsca były logiczne, ponieważ miałem wrażenie, że nie wiedziałem tylko, czy oni z tej strony wjechali w tą drogę czy z tej, ale wskazałem ścisłą drogę polną wzdłuż rzeki w konkretnej drogi, przy której znaleziono zwłoki. I to jest całe moje wyjaśnienie w tej sprawie. Mało tego przywołuję, ja nie wiem, czy pan będzie mógł to użyć, przywołuję, tam jest tak wypowiedź sołtysa, który mówi o mapce od Jasnowidza i wypowiedź wójta, który też mówi i wymienia mnie z nazwiska o tym. Dlaczego? Dlatego, że od tej pani, która właśnie dzwoniła, wiem, że policja nie była skora do sprawdzenia tego miejsca. Uparł się wójt i po interwencji wójta dopiero pojechali w to miejsce. Oczywiście, jak już zostały znalezione, zresztą nie przez policję z tego co wiem, a przez rodzinę ślady do rzeki od drogi, to no to policja już to miejsce zabezpieczyła, wykonywała czynności jako swój sukces. No, czy to jest przyzwoite?
broniąc wizerunku policji może i tak, ale policja nie ma prawa ignorować jakiegokolwiek obywatela, którego reprezentuje, straży prawa powinna stać. A w tym przypadku policja mnie zignorowała. Mało tego, mówiąc kompletną nieprawdę, bo co ciekawostka, ja na mapie wskazałem nie obszar drogi, ja wskazałem punkt, dwa punkty. Początek albo tu początek. Któryś z początków, ponieważ droga ma dwa końce, więc jasnowidzenie nie jest nawigacją. W jasnowidzeniu jest to, co mi się skojarzyło, potraktowałem logicznie, przekładając na mapie, więc musiałem wskazać dwa punkty. Zresztą bardzo często, proszę zwrócić uwagę, że tam bardzo często portal fakt24.pl opisuje przypadki, które ja wyjaśniam, to często jest mowa, Jackowski wskazał dwa punkty. Istnieje tak zwane zwierciadlane odbicie w jasnowidzeniu, czyli lewa strona jest prawa, a prawa lewo. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle zauważyłem przez te 30 lat pewną ciekawostkę. Czasami wizja jest taka, bardzo często wizja jest taka jak zwierciadło. Jakbyśmy coś w odbiciu widzieli, w negatywie. Wszystkie fakty się zgadzają, tylko jest to dokładnie. Bach, 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 bach. Myślę, że coś w tym jest. Że to jest pewne prawidło w prekognicji, w opisywaniu tego.